Dzień 37. Boża rodzina. Grzech rozbił Bożą rodzinę, jednak został przygotowany plan odkupienia, aby przywrócić zerwane więzi. Apostoł Paweł zwraca się w następujących słowach do osób, które odpowiedziały na skierowane do nich Boże wezwanie. Tak więc już nie jesteście obcymi przechodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Grecki wyraz tłumaczony jako domownicy to oikeios. Stając się wierzącym w Jezusa Chrystusa, stajemy się członkiem Bożego domostwa. Zostajemy członkiem Jego rodziny. Tradycyjne postrzeganie Kościoła w szerszym znaczeniu, zwracając uwagę na aspekt zbiorowości, ogółu wierzących. Zwykle nie myślimy o Kościele jako o mniejszej rodzinie. Jednak Kościół pierwotny z biblijnego i historycznego perspektywy składał się z małych wspólnot domowych, funkcjonujących właśnie jak rodzina. Opisując swój stosunek do członków zboru w Tesalonikach, apostoł Paweł przedstawia nam, jak powinny wyglądać więzi pomiędzy członkami rodziny Bożej. Żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliście nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. 1 do Tesaloniczan 2:8. Tego typu szczere relacje nie zdarzają się w obrębie dużego zgromadzenia. Jeśli nasza aktywność zborowa ogranicza się do uczestniczenia w sobotnich nabożeństwach oraz do grzecznościowej wymiany uprzejmości, to nigdy nie doświadczymy rodzinnych więzi. Na przykład, co byście powiedzieli o rodzinie, której członkowie przez cały tydzień żyją osobno i spotykają się z sobą raz w tygodniu, spędzając wspólnie godzinę lub dwie? Początkowo wymieniają oni krótkie pozdrowienia, a potem zasiadają w rzędach, by wysłuchać wykładu, a następnie każdy idzie w swoją stronę. Po 7 dniach spotykają się znowu i powielają ten sam schemat. Co byście powiedzieli o więzi panującej w tej rodzinie? Myślę, że w ogóle zakwestionowaliście by fakt, że jest to rodzina. Większość zapewnie doszłaby do wniosku, że w owej więzi rodzinnej można by jeszcze wiele poprawić. Z przykrością należy stwierdzić, że właśnie taki wzorzec rodzinny dominuje wśród dzisiejszych chrześcijan chcących uchodzić za rodzinę kościelną. Członkowie zdrowej rodziny dobrze się znają. Każdy z nich wie, z jakimi troskami i obawami zmagają się pozostali, z czym wiążą nadzieję, jakie mają marzenia, co powoduje ich frustrację i tym podobne. W kochającej się, troskliwej rodzinie jej członkowie zachęcają się wzajemnie słowem i czynem. Boża rodzina powinna funkcjonować w ten sam sposób. Jednak z jedną znaczącą przewagą nad przeciętną rodziną w tym świecie. Boża rodzina doświadcza w swoim obrębu owoców i darów Ducha Świętego. Sam Bóg służy jej członkom, a czyni to przez każdą osobę należącą do rodziny, która wciąż ma nowo przyjmuje chrzest Duchem Świętym. Bliska więź z Bogiem, wypływająca z codziennego chrztu, pozwala Chrystusowi żyć w każdym wierzącym i służyć innym ludziom przez Niego. Jednak taki typ rodziny może zaistnieć tylko w obrębie mniejszych grup wspólnotowych. Do osobistych rozmyślań i do dyskusji. Jaki rodzaj więzi pierwotnie zaplanował Bóg dla swoich dzieci? Co zrobił grzech z Bożym planem? Jaki wpływ na plan odkupienia na rozbitą rodzinę Bożą?
jakie więzi zgodnie z Bożym zamysłem powinny łączyć członków Kościoła. Jaki kontekst sprzyja najbardziej budowniczym takich więzów? Aktywność modlitewna. Zadzwoń do swojego partnera modlitewnego i porozmawiaj z nim o powyższym studium. Módlcie się o to, aby Bóg dalej chrzcił was swoim Duchem Świętym. O to, aby Bóg ożywił was i swój Kościół. O to, aby Bóg sprawił, abyście doświadczali więzi rodzinnych, zborowych, zgodnie z Jego zamiarem. Osoby na waszej liście modlitewnej. Wykorzystaj w swojej modlitwie poniższy tekst biblijny. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Psalm 34:20. Dziękuję.